Dzień dobry. Właśnie taka mnie nasza refleksja, słuchajcie, że przez ostatnie 3 miesiące w Castoramie, w Leroy, w Ikei, w Obi byłem niezliczoną ilość razy. I znowu dzisiaj antenę, jeszcze jakiś jeden termostat, czujnik czadu. Powiem wam, że to jest w ogóle cudowne, że ciągle jest coś do roboty. Pamiętam, że zawsze przestrzegano mnie. Uwaga. Zawsze przestrzegano mnie, że wiesz, w swoim domu to jest ta robota, że tyle trzeba robić. Ale życie na tym polega, że trzeba robić. Trzeba być w ruchu, trzeba działać. Nasze ciało, wbrew pozorom, wtedy kiedy się zmęczy, kiedy jest aktywne, kiedy głowa wie, że ma zaplanowane zadania, zupełnie inaczej funkcjonuje. To jest też dla niej trening. Także pamiętajcie o tym. I życzę udanego weekendu. Niektórzy już zaczęli weekend majowy. Ja też wczoraj z przytupem miałem wystąpienie dla dużego multiagenta ubezpieczeniowego, który działa od 30 lat. W ubiegłym roku zrobili obrót na poziomie 45 milionów, no chyba 680 tysięcy. Fenomenalni ludzie, biznes rodzinny z jedną, tą samą żoną. Prezes, założyciel zbudował tą firmę, także był i z żoną przez tyle lat, i z żoną tworzył przez 30 lat biznes, i jeszcze dzieci do tego zaprosili. Świetni partnerzy, koncesjobiorcy, przedsiębiorcy. Ludzie, którzy chcą gdzieś iść, chcą się zmieniać, chcą pracować nad sobą, mają te pokory. Naprawdę super sprawa. Pozdrawiam, pięknego weekendu. Trzymajcie się, cześć.